Podobno niedaleko spada jabłko od jabłoni, lecz w przypadku Gerardusa Ravencrow przysłowie to nie znalazło raczej zastosowania. Nie można przy tym powiedzieć, że Gerardus był całkowitym przeciwieństwem swego ojca, ponieważ w niektórych sprawach rzeczywiście podejmował podobne decyzje. Rzecz w tym, że czasy, w jakich przyszło mu rządzić, nie sprzyjały prowadzeniu agresywnej, ekspansjonistycznej polityki. Z tego właśnie powodu na długie lata zapanował w Królestwie Corvus Dun względny spokój, który jednakże de facto zbudowany został rękami Gerwinusa Ravencrow, zaś jego syn Gerardus jedynie spuściznę swego ojca kontynuował. Nie odczuwał on przy tym tak wielkiej odrazy do biurokracji i zakulisowych gier, jakie odbywały się na dworze, więc w zaistniałych okolicznościach radził sobie całkiem nieźle. Przekształcił małe królestwo Corvus Dun w sprawnie działającą feudalną monarchię. Dbał jednak nie tylko o interesy państwa jako takiego, ale także o zapewnienie ciągłości własnej dynastii. Choć z drugiej strony trzeba przyznać, że w owych spokojnych czasach nowy król po prostu korzystał z życia. On i jego małżonka żyli w zgodzie i zdrowiu, więc nic nie stało na przeszkodzie, by już w pierwszych latach panowania Gerardus Ravencrow posiadał dwójkę potomków. Jego żona Trodild urodziła dwóch pierwszych synów, Bernardusa i Berengara, jeszcze na długo przed objęciem przez ich ojca władzy w Królestwie Corvus Dun. Tymczasem niedługo po koronacji na świat przyszła pierwsza córka Gerardusa, Itis, a zaraz po niej trzeci syn, któremu nadano imię po dziadku Gerwinusie Ravencrow. Ostatecznie Trodild urodziła Gerardusowi jeszcze jednego syna, któremu nadano imię Albertus. Trzeba przy tym przyznać, że różnica wieku między pierwszym a ostatnim synem Gerardusa była całkiem spora. Pierwszy urodził się mianowicie w 1061 roku, zaś ostatni, Albertus, w roku 1079. W każdym razie nie ulega wątpliwości, że Gerardus Ravencrow zapewnił przyszłość swojego rodu, mając aż czwórkę potomków płci męskiej, co wbrew pozorom było dosyć istotne, biorąc pod uwagę fakt, jakie panowały wówczas w Corvus Dun zasady odnośnie dziedziczenia tronu. Z całą pewnością młoda monarchia chwiałaby się w posadach, gdyby po Gerardusie tron miała obrać jedna z jego córek. Nawet gdyby wykazywała się powszechnie szanowanymi cechami charakteru, to nadal miałaby ogromne problemy z opanowaniem sytuacji. Twardy irlandzki lud zamieszkujący Corvus Dun nie przywykł bowiem do tego, by państwem rządziła kobieta. Wiele wody miało przepłynąć przez jezioro Lough Corrib, nim sytuacja ta uległa zmianie. Ówcześni kronikarze, mimo że z całą pewnością sprzyjali Gerardusowi, nie mieli wątpliwości, że wcale nie musiał on wykazywać się tak wielkimi walorami charakteru, jakimi wykazywał się Gerwinus Ravencrow. Mimo że Gerardus nieustannie rozwijał państwo, to z całą pewnością marnował na ten cel zdecydowanie mniej energii, niż musiał to robić jego ojciec. Tak czy inaczej, nie zmienia to faktu, że Gerardus także zrobił wiele dobrego. Utrzymał dawną administrację, przez co państwo pozostało nadal stabilnym organizmem politycznym. Utrzymał chociażby na stanowisku dawnego biskupa Ryana. Zapełnił skarbiec, choć oczywiście nie zdołał jeszcze spłacić pożyczki zaciągniętej przez jego ojca u żydowskich kupców, a także starał się kolekcjonować święte relikwie, choć w tej kwestii nie zdołał dokonać żadnych znaczących osiągnięć, mimo wielu podejmowanych prób. Podczas jednej z nich zresztą dokonał swojego żywota przywódca szpiegów służący na dworze Gerardusa Ravencrow. Jego walka o pozyskanie nowych relikwii i artefaktów dla królestwa okazała się zatem brzemienna w skutkach. Gerardus kontynuował politykę ojca także w zakresie rozbudowy swojej rodowej siedziby. Wzniósł dodatkowe umocnienia w zamku Ravensburg, a także dobudował dodatkową infrastrukturę. Niestety powszechny dobrobyt odbył się także negatywnym echem na rodzinie królewskiej. Ciągłe uczty, korzystanie z życia doprowadziły do tego, że zarówno Gerardus Ravencrow, jak i jego małżonka popadli w poważne problemy zdrowotne. Nie spowodowały ich jednak żadne poważne choroby ani panosząca się na południu królestwa zaraza, lecz zwyczajna otyłość wynikająca z nieumiarkowania w jedzeniu i piciu. Sam Gerardus uzależnił się ponadto od alkoholu, co z całą pewnością nie przysporzyło mu popularności na dworze.
Wrogie partie tworzące się wokół rodziny królewskiej nie miały jednak dość sił, by się ujawnić. Działały one zatem zakulisowo, starając się budować własne stronnictwa, a nawet podejmując się zamachu na życie jednego z synów Gerardusa Ravencrow. Trudno powiedzieć, co skłoniło ostatecznie Gerardusa do pójścia śladami ojca i wstąpienia na wojenną ścieżkę. Prawdopodobnie nauki, które obrał w dzieciństwie, nie poszły zupełnie na marne i znał on dobrze sytuację geopolityczną w Irlandii. Wiedział także, że musi powiększyć swoją monarchię, aby w przyszłości móc oprzeć się ekspansjonistycznej polityce Anglii i Szkocji. Rzecz w tym, że Anglia w owym czasie przeżywała poważny kryzys. Podczas wojny z Norwegią odniosła poważne straty terytorialne i wszystko wskazywało na to, że potężne wyspiarskie państwo ostatecznie się rozpadnie. W końcu jednak do tego nie doszło, więc poczynania Gerardusa Ravencrow były tym bardziej uzasadnione. Wojna z Lakes była z góry wygrana. Gerardus dzięki ogromnym ilościom złota, jakie zdołał zgromadzić podczas swojego pokojowego panowania, najął silny oddział najemników, który wsparty oddziałami z Ravensburga oraz chorągwiami zgromadzonymi przez wasali, zdecydowanie uderzył na znacznie słabsze księstwo. Wojna nie trwała zatem długo. Po kilku kluczowych starciach oddziały z Lake zostały całkowicie rozbite, dzięki czemu Gerardus Ravencrow mógł bardzo szybko przystąpić do oblegania kluczowych fortec. Trzeba przy tym przyznać, że Gerardus także brał udział w walkach. Wdał się zatem w tym kontekście także w swego ojca i nie zamierzał prowadzić wojny, siedząc bezpiecznie za murami Ravensburga. Wprawdzie nie stoczył żadnego pojedynku, dzięki któremu przeszedłby do legendy, nie zdobył żadnych wyraźnie widocznych blizn. Jednakże nie zmienia faktu, że dowodził swymi oddziałami praktycznie przez cały okres prowadzenia działań wojennych. Niestety to z tego właśnie powodu jego stan zdrowia znacznie się pogorszył. Niezwykle niezdrowy tryb życia, jaki wiódł przez większość czasu swojego panowania, sprawił, że nawet stosunkowo niewielkie zaangażowanie w działania wojenne wywołały szereg poważnych schorzeń. Co zaś się tyczy samego Ravensburga, to trzeba przyznać, że podczas tej wojny stolica Corvus Dun była wielokrotnie oblegana. Na szczęście działania Gerardusa oraz wcześniej jego ojca Gervinusa Ravencrow sprawiły, że zamek nie był łatwym łupem dla oblegających go wojsk. Wysokie mury i rozbudowany garnizon dały dostatecznie dużo czasu głównym siłom Corvus Dun i te dopiero po zakończeniu oblężenia Lakes wróciły, by bronić stolicy. Niestety odniesione rany dawały się Gerardusowi coraz bardziej we znaki. Przed rozpoczęciem bitwy pod Ravensburgiem zdecydował on, że nie stanie na pierwszej linii frontu i nie poprowadzi swoich oddziałów do walki. Rolę tę powierzył jednemu ze swoich marszałków, a on tymczasem ukrył się w namiocie, chcąc wyleczyć rany. Do dziś nie wiadomo, czy zmarł podczas toczącego się starcia u stóp Ravensburga, czy już po jego zakończeniu. Jednakże nie ulega wątpliwości, że Gerardus Ravencrow nie dożył końca wojny z księstwem Lakes, wojny, którą sam zresztą rozpoczął. Kontynuowanie działań zbrojnych spadło zatem na barki jego najstarszego syna, Bernardusa Ravencrow, który objął po ojcu schedę. Gerardus Ravencrow zmarł w styczniu 1090 roku, dożywając sędziwego jak na owe czasy wieku 50 lat. Oficjalną przyczyną jego śmierci był rak, który dręczył króla od bardzo dawna. Trzeba przy tym przyznać, że Bernardus wcale nie miał trudnego zadania. Wojna właściwie była już wygrana. U stóp Ravensburga rozegrała się bowiem kluczowa bitwa, w której ani Gerardus, ani Bernardus nie brali w zasadzie udziału. Rozbito tam wówczas główne siły księstwa Lakes, a jako że kluczowe fortece tegoż państwa zostały już wcześniej zdobyte, dokończenie wojny było właściwie formalnością. Wystarczyło pokonać niedobitki, zdobyć ostatnią z fortec księstwa Lakes, podpisać traktat pokojowy i cieszyć się zwycięstwem. Wszystko wskazywało zatem na to, że los Bernardusa Ravencrow będzie bardzo podobny do losu jego ojca Gerardusa, który żył w czasach pokoju, korzystał z życia i niejako przy okazji doprowadził królestwo do rozkwitu. Pierwsze różnice ujawniły się jednak w kwestii potomstwa. O ile Gerardus od samego początku posiadał męskich potomków, o tyle Bernardus został obdarzony przez Stwórcę dwiema córkami. Jednej nadał imię Enis, drugiej Dubis.
Niestety ten wyjątek potwierdził tylko regułę. Bernardus Ravencrow odziedziczył po ojcu to, co ten nabył wraz z upływem czasu przez swoje złe prowadzenie się. Niestety już w młodym wieku Bernardus zapadł na poważne choroby, które niezwykle utrudniały mu panowanie. Rządzenie królestwem w takich okolicznościach, mając jeszcze za plecami trójkę żądnych władzy braci, z całą pewnością nie było łatwym zadaniem. Jarzmo zostało jednak z Bernardusa Ravencrow bardzo szybko zdjęte. Rok po swoim ojcu, dokładnie w roku 1091, Bernardus Ravencrow oddał ducha, pozostawiając tron królestwa Corvus Dun pustym. Zgodnie z zasadami panującymi w królestwie Corvus Dun, całą władzę po Bernardusie odziedziczyła jego najstarsza córka Enys. W rzeczywistości zatem panowanie w państwie objął kanclerz Ryan, ten sam, którego mianował na stanowisko jeszcze Gervinus Ravencrow wiele, wiele lat temu. Niestety nawet mając takiego doradcę, młoda Enys miała przed sobą bardzo trudne zadanie. Wokół roiło się bowiem od spisków, Anglia odzyskała swoją kluczową pozycję w regionie, zaś młodsi bracia Bernardusa czekali tylko, aż młodej królewnie podwinie się noga i miejsce na tronie po raz kolejny się zwolni.